Ależ mnie rozłożyło. Gardło drapie, głowa boli. Dałem się jak mokos złapać w najchytrzejszą pułapkę marca, czyli udawanie przez wiosnę lata. Dwa razy bez kurteczki, masz babo placek. Chciałem, żeby dzisiejszy program był solidnie rozbudowany o dodatkowe dane statystyczne i gospodarcze, ale chyba będę musiał zostawić to na kolejne nasze spotkanie. Tak czy inaczej, dzisiaj o wojnie z perspektywy jej kulisów. Bez gadania o uzbrojeniu, o sile rażenia i wojskowości. To wszystko są jedynie środki do jej prowadzenia. Wojna nie jest żadną walką o pokój. Nie jest też powstaniem dobrych przeciwko złym. Nie jest heroiczną decyzją dyktowaną miłością, ale surową dyscypliną, w której dla jej inicjatorów człowiek przestaje być człowiekiem, a staje się jedynie statystyką. Lub jak słusznie twierdził Karl von Clausewitz, wojna jest tylko kontynuacją polityki, ale innymi środkami. No a skoro tak, to warto zadać pytanie, jaka to jest polityka lub czyja. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś o ludzkiej głupocie, szafowaniu naszym życiem, a wszystko to zwieńczone pytaniem. Po co jest wojna? No właśnie, po co? Witajcie i czujcie się jak u siebie. Spieszę poinformować, że ostatni tydzień dla naszego wspólnego dobra, którym jest kanał Marek Miśko Czuwaj i cały projekt w fazie rozwoju, odnotował kolejne sukcesy. I to na kilku polach. Po pierwsze, ostatni program pod tytułem Anglia i Francja prą do wojny stał się rekordowym i osiągnął poziom wyższy o 28% od wszystkich innych filmów publikowanych od początku powstania naszego dzieła. Po tej audycji tylko w 4 dni przybyło nam 735 nowych subskrybentów. Po drugie, nasza aktywność została nagrodzona w porównaniu z ostatnimi 28 dniami. Nasz kanał uzyskał bowiem o 96% wyświetleń więcej niż w analogicznym okresie, czyli w styczniu. Dobrze się też dzieje na Facebooku. Otóż jeden z shortsów, w którym wyjaśniam Szymona Hołownię i jego wojenne aspiracje, dotarł do 651 tysięcy odbiorców, zyskując przy tym 10 tysięcy reakcji i 2300 udostępnień. Wszystko to cieszy i jednocześnie wzrusza. Wzrusza dlatego, że prawdopodobnie w maju, zgodnie z naszymi założeniami, uda się osiągnąć poziom 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Idziemy więc za ciosem. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was wszystko to, co tutaj robimy, by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami nieść tego wszystkiego, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Jeżeli ktoś z państwa natomiast byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona, grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i jest warte kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, abyśmy nie zasnęli, przyłączyć się do zrzutki, są tam również inne metody wsparcia, linki, więc jest w czym wybierać, tak bym powiedział. Natomiast jeżeli mają państwo dorastające dzieci lub wnuki, przyprowadźcie je teraz przed ekran, bo myślę, że sprawy, o których mówimy, pozwolą im wyciągnąć właściwe wnioski i jakąś naukę. To co? Zaczynamy! Po co jest wojna? W moim odczuciu ma dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza to reset. Jeżeli narobi się głupot i przez pewien czas na przykład na komputer naściągamy jakichś niesprawdzonych rzeczy, a program antywirusowy już nie działa, no to nie jesteśmy w stanie poradzić sobie bez resetu tegoż komputera. No i tak właśnie dzieje się ze światem. Głupcy i politycy z różnych zachłannych krajów podjęli szereg fatalnych w skutkach decyzji, no i teraz chcą nam zresetować świat, czy też niektóre jego partycje. I tak się na nieszczęście dla nas składa, że jedną z takich partycji jesteśmy my. Druga funkcja, jest ona silnie powiązana oczywiście z pierwszą, ale to nic innego jak wojna. Wojna o pieniądz i dominację. Wojna jest niczym innym jak formą polityki. Z tym, że politykę prowadzoną za pomocą dyplomacji i rynkowej rywalizacji można porównać, powiedzmy sobie, do zabiegu przy pełnym znieczuleniu pacjenta. No a wojna jest tym samym, ale już bez możliwości stosowania środków przeciwbólowych. Na wojnie po prostu boli. Zanim przejdziemy dalej, a długo dziś nie będzie, zaczniemy nietypowo, bo od puenty.
ale pomoże ona zrozumieć najwykwintniej przedstawiany tutaj punkt widzenia. Otóż w roku 1929 Julian Tuwim napisał wiersz, któremu nadał tytuł Do prostego człowieka. Jedni czytają w nim skamandrytowskie odniesienia do pacyfizmu, inni obrazę uczuć tych czy tamtych, a kolejni występowanie przeciwko walce o niepodległość własnego kraju. Oczywiście, gdy ten zostanie zaatakowany. To wszystko była nieprawda. Tuwim, jaki był, taki był. Ale był. Zresztą sam autor, odnosząc się do tych zarzutów współczesnych sobie krytyków, powiedział tak. W wierszu moim zwracam się wyraźnie do wszystkich narodów, aby w chwili decydującej przeciwstawiły się wojnie zaborczej, którą, jak dzisiaj każdy człowiek uczciwy i rozsądny, uważam za zbrodnię. Absurdem jest przypuszczać, że nie odczuwam czci dla bohaterstwa w obronie niepodległości kraju. Posłuchajcie. Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy, i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją, o piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba, kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab z kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków, o przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy z innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatemi. Wiedz, że to bujda, granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś trafne na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy. Twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy, bujać to my, panowie szlachta. Henry Kissinger mawiał, że narody rzadko wyciągają wnioski z przeszłości, a jeszcze rzadziej wyciągają z niej właściwe wnioski. Jakiż to wniosek my teraz powinniśmy wyciągnąć dziś, ludzie żyjący 95 lat po napisaniu tego wiersza? Że historia się powtarza? Często to słyszę. Co to za wniosek? Co to jest za wniosek, że historia się powtarza? Jest to mądrość tak samo lotna jak twierdzenie, że pranie wywieszone na słońcu schnie. No schnie. Pytam o wniosek. Mnie nasuwa się jeden, a mianowicie, że już dziś powinniśmy myśleć o tym, co nastąpi po wojnie i jaki będzie układ nowego świata po resecie. No oczywiście mniejszym lub większym, bo tego nikt nie jest w stanie założyć. Jak konflikt będzie eskalował, możemy się domyślać, a przecież nie o domysły chodzi. Wiemy natomiast jedno, że konflikt idzie. Więc chodzi o ten reset, mniejszy lub większy, i to w ten sposób, abyśmy znów nie dali się sprzedać i przehandlować. Wszystko wskazuje na to, że Polska taką monetą właśnie dzisiaj się stała. Dla Francuzów jesteśmy narzędziem, którym Francja zamierza podgryzać Rosję za to, że ta weszła jej w szkodę w afrykańskich interesach. Więcej na ten temat znajdziecie w minionym programie, ale przypomnę tylko, że poprzez liczne embarga i izolacje w Europie Rosji, ta zaczęła poszerzać swoje wpływy gospodarcze i polityczne na rynkach rozwijających się. No i tak się składa, że tym kluczowym obszarem jej działania jest właśnie Afryka, którą w dużej mierze Francja nadal uważa za swoje postkolonialne lenno i z którego przecież nie zrezygnuje dla własnych korzyści, prawda? Tak więc tereny rywalizacji pomiędzy Rosją a Francją stały się takie kraje jak Republika Środkowoafrykańska, która jest bardzo obfita w surowce naturalne i słabo rządzona, tak bym powiedział, oraz kraje Sahelu, o których już wspominałem, czyli Burkina Faso, Mali i Niger. Jest więc tam rynek na sprzedaż broni, rynek na biznesy i na gospodarcze profity, a Francja nie chce się z nimi z nikim dzielić. Dla Amerykanów z kolei jesteśmy dobrem, które można poświęcić dla jednego celu. Tym celem jest rosyjska gwarancja, że Moskwa nie wyruszy przeciwko Ameryce, gdy rozpocznie się konflikt z Chinami. O lojalności ukraińskiej zapomnijcie, bo to jest po prostu oksymoron. Powiem więcej. Zdobycie przez Rosję Ukrainy stanie się dla nas ogromnym zagrożeniem. Z jakiego powodu? Że będziemy graniczyć na całej długości wschodniej z Federacją Rosyjską? Nie.
Zagrożeniem będzie to, że po upadku Kijowa Rosjanie będą musieli odwrócić Ukraińców przeciwko nam. Nie da się bowiem pilnować jednej flanki zachodniej, mając na północy Finów, którzy są wojskowo niezłymi wariatami, i mając nieustannie różnego rodzaju zarzewia konfliktów i możliwość wybuchania pożarów, o tak bym powiedział, w kraju, który się okupuje, czy też przejmuje. Więc Rosja nie mogłaby mieć też z jednej strony Chińczyków na wschodzie, z drugiej strony Finów, jak rzekłem, Polski z tej strony i Ukraińców, którzy mogliby od czasu do czasu wywoływać jakieś rokosze czy też powstanie. Dlatego trzeba byłoby Ukraińców przekonać, i tak Rosjanie już myślą, że Rosja jest ich oswobodzicielem, a Zachód odpowiada za całą wojnę. Zresztą ta propaganda robiona jest nieustannie od lat i wszędzie, gdzie się da. Chociażby tutaj, zobaczcie, na konferencji Maraton Wiedzy, gdzie Miedwiediew opowiadał, że Ukraina nie ma prawa do samostanowienia o sobie, a w jego tle ukazana została mapa, na której Polska dzieli się z pozostałymi krajami terenem obecnej Ukrainy. Ukrainy сказал, что Украина это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина это безусловно Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину и ее население частью нашей общерусской цивилизации. Не попади вот та самая Украина в глупейшую ловушку, которую расставили Соединенные... No po co taki przekaz? Bo co, bo Rosja jest tak dobra, że przy dzieleniu tortu zapamiętała o Polaczkach? Nie. Ale po to, aby w Ukraińcach wzniecać nienawiść do Polaków i wzniecać pożary kłamstw wobec naszego narodu. A pamiętajcie, że do ukraińskich głów chrust na ten ogień jest znoszony od dziesiątek lat. Tak czy inaczej, nie dajcie sobie wmówić, że planowana wojna będzie wojną o pokój, światowy ład albo jakiś porządek. Nie, dla nich ta wojna będzie wojną o pieniądz i wpływy. Czyli pieniądz. A dla nas nawet nie o państwo. Bo państwo, które nam zbudował ten polityczny duopol peopisowski, najmniej na pokój zasługuje. Ale będzie to wojna o nasze rodziny i o ich bezpieczeństwo, nasze dzieci i ich spokój. Będzie to wojna o naszych najbliższych, o ojca, o matkę, o dzieci, o żonę czy męża. I jaka wojna? Czym? Jak durnie wszystko narozdawali. Więc kto tu jest stronnikiem Putina? Tacy jak my? Którzy od lat mówią, od samego początku, zdroworozsądkowo, że należy się bogacić, że nie należy zakazywać produkcji, że nie należy wygaszać kopalń, że trzeba się skupiać na różnego rodzaju modułach energetycznych, nie tylko tych, które są związane z energią odnawialną, które są bardzo ważne, ale nie powinniśmy wyłączać elektrowni węglowych, powinniśmy skupiać się na rzeczach istotnych, a nie na populizmach dla plebsu, za przeproszeniem. Rozbudowywać eksport, ułatwić dostęp do broni palnej dla obywateli, tak jak jest to chociażby w Czechach czy w Niemczech, zbroić się i czekać, nie dać się... Przepraszam za słowo, ale ono chyba odda całą powagę sytuacji. Nie dać się wydymać po prostu. O wojnie mówią dziś wszyscy, od premiera po prezydenta, szefowie największych rządów państw Europy, czyli zagrożenie istnieje. Chińczycy wysyłają swojego emisariusza, aby spróbować załatwić pokój. Jaki jest ich cel, kto to może wiedzieć, ale skoro teraz wysyłają, to znaczy, że coś się dzieje, prawda? Więc pozwolę zadać sobie pytanie. Gdzie są teraz ci wszyscy eksperci, którzy mówili, że Ukraina wygrywa i że Moskwa jest w defensywie? Gdzie są ci wszyscy, którzy organizowali ten chocholi taniec? Ci wszyscy, którzy mówili, że same sankcje tak osłabią Rosję, że ta stanie się politycznym bankrutem, a bieda będzie tak straszna, że z głodu Rosjanie wejdą do Kremla i zabiją tam w drzwiach Putina? Gdzie są ci wszyscy ludzie? Pomimo sankcji nałożonych przez kraje zachodnie, a te sankcje przecież, przypomnę, miały na celu ograniczenie przychodów Rosji z eksportu surowców energetycznych, gospodarka tego kraju cały czas notuje nieoczekiwany wzrost. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego po obniżeniu się PKB Rosji o 2,1% w roku 2022, gospodarka tego kraju zarejestrowała wzrost w roku 2023 o 2,2%. No i jest dalsze przewidywanie tegoż funduszu dla dalszego wzrostu o 1,1% w roku 2024. No i ten wzrost jest przypisywany wzmożonym wydatkom związanym z konfliktem na Ukrainie, które to zgodnie z raportem BOFIT-u stanowią 40% wzrostu PKB Rosji. No i aktualnie Moskwa wydaje około 1/3 swojego budżetu na cele obronne i bezpieczeństwa, co oznacza potrojenie wydatków w stosunku do roku 2024.
2021. I oczywiście ktoś teraz powie, że PKB wzrasta z powodu zwiększonych nakładów na zbrojenie. Jest to oczywiście prawda. W tym samym czasie możemy zobaczyć, że Rosja odnotowuje spadek w gałęziach przemysłu niezwiązanego bezpośrednio z wojną. Ze zwykłą gospodarką. No i faktycznie w roku 2023 mieliśmy wzrost PKB rosyjskiego o 2,2%, ale spadek w innych przestrzeniach gospodarczych wynosił 28%. Ale co, mamy się z tego cieszyć? Wzrost gospodarczy Rosji przy wydatkowaniu 1/3 środków na zbrojenie oznacza, że Rosja weszła w fazę prowadzenia gospodarki wojennej. A to oznacza, że tego rozpalonego pieca zgasić się już po prostu nie da. Co w przyszłości? Prawdopodobne jest, że czasu zostało niewiele, bo to w najbliższy już poniedziałek, 11 marca, lecą do Stanów Zjednoczonych, mam nadzieję, że nie jednym samolotem. Na zaproszenie samego prezydenta Joe Bidena, zarówno nasz premier Tusk, jak i nasz prezydent Duda. Razem, naraz. Czegoś takiego jeszcze nie było. Co może być więc przed nami? Rosja zajmie Kijów do sierpnia tego roku, a ofensywa ruszy wiosną. Jeżeli będziemy głupi, to poprzemy Francję w jej wojennym podżeganiu i zamiast przytulić się do Niemców i liczyć na opóźnienie konfliktu o 2 lub 3 lata, to będziemy razem z Francuzami machać szabelką. Tylko problem jest taki, że Francja nie ma granicy z Rosją i jest daleko od niej, a my nie. I u nas będą ginęli cywile, jeżeli taka decyzja będzie podjęta. Więc jeżeli będziemy mądrzy, to zyskamy ten czas na próbę odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Putin w tym czasie odwróci część Ukraińców, którzy uwierzą, że to my, Zachód, który nie daje już im kolejnych tanków i dzięgów, jesteśmy winni ich niedoli. Myślicie, że Stany Zjednoczone zablokowały przesłanie kolejnych pieniędzy Ukraińcom, bo ich po prostu nie mają? Nie, bo przeciągający się konflikt wzmacnia Chiny, które nie muszą się nim pasjonować, ale związuje właśnie Amerykę w jej europejskiej strefie wpływu. Jeżeli Niemcy osłabną i nie będą już miały nic do powiedzenia, kolorowo nie będzie. Obserwujcie uważnie prezydenta i premiera po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli zaczną się nagle kochać jak bracia lub przynajmniej nie zaczepiać, to wiedzcie, że miło nie będzie. Jak Tusk zacznie mówić o patriotyzmie, o piędzi, o wspomnianej chwale i o rubieży, to miejcie świadomość, że miło nie będzie. I będą. Będą mówili, że bohaterstwo i że honor. Ale najczęściej ci, którzy nigdy wcześniej ich nie znali. Tyle dziś ode mnie. Lecę się kurować. Ale zanim to nastąpi, chciałem podziękować każdemu z was za wasze wiadomości i komentarze. Szczególnie dziękuję mecenasom, bez których zaangażowania ani program, ani kanał powstać by nigdy nie mogły. To wszystko dzieje się dzięki wam, za co kłaniam się wam w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany do dołączenia do tego zaszczytnego grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i podtrzymuje nas na duchu i informuje we właściwy sposób, zachowując poprawność, przynajmniej na tyle, na ile mnie stać, polszczyzny, to zapraszam was do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Znajdziecie tam wszelkie informacje. Możecie postawić nam kawę, choć w tym przypadku rozsądniej byłoby gorącą herbatę z miotem. Wszystko jest na miejscu. Serwis Buy Coffee, zrzutka, PayPal, możliwość wpłat na konto. Wszystko to, rzecz jasna, są darowizny. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. A na odchodne. Widząc to wszystko, myśląc o tym nieustannie, bo myślę o tym nieustannie, przyszła mi do głowy taka oto puenta z Tolkiena. W Hobbicie, jak dobrze pamiętacie, gdy Bilbo Baggins relacjonował zbliżającą się porażkę, czytamy taki oto fragment opisu. Uśmiechnąłem się, bo jego zakończenie jest tym, z czym walczę całe swoje krótkie, ale jednak życie. Mam na myśli usprawiedliwianie porażki. Gdy ludzie, którzy nas do niej przysposobili swoimi decyzjami, ozłacają taką porażkę, wmawiając nam, że może być ona piękna. Otóż sądzę, że porażka piękna być nie może. I nigdy taka nie będzie. I z tym was zostawię. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Już za plecami króla między trupy goblinów padł nie jeden człowiek, nie jeden krasnolud, nie jeden piękny elf, który mógł jeszcze wiele lat przeżyć radośnie w swoim ojczystym lesie. A w miarę jak posuwali się naprzód, szerszą tutaj doliną, coraz było ciężej. Thorin miał za mało wojowników, nie mógł osłonić oddziału od flanków. Wkrótce atak zmienił się w obronę.
Drużyna utworzyła zwarty pierścień, otoczona ze wszystkich stron przez gobliny i wilki powracające do natarcia. Gwardia Bolga z wyciem rzuciła się naprzód i zmiażdżyła krąg jak fala przedzierająca się przez piaszczystą wydmę. Przyjaciele nie mogli przejść Torinowi z odsieczą, bo w tej samej chwili gobliny podjęły atak z góry ze zdwojoną furią i na wszystkich odcinkach spychały w dół ludzi i elfów, mimo zawziętego ich uporu. Bilbo patrzył na to z rozpaczą. Obrał sobie stanowisko bojowe na kruczym wzgórzu wśród elfów, częściowo dlatego, że stamtąd miał większe szanse ucieczki, a częściowo posłuszny kropli krwi tuków w swoich żyłach, ponieważ wolał zginąć, gdyby już ginąć przyszło nieuchronnie, w obronie króla elfów. Gandalf również znajdował się pod strażnicą. Siedział zamyślony, przygotowując, jak mi się wydaje, jakąś ostatnią magiczną sztukę na zakończenie bitwy. A koniec bitwy zdawał się bliski. Nie potrwa to już długo, myślał Bilbo. Zaraz gobliny zdobędą bramę, a nas wszystkich wyrżną albo wypędzą do lochu. Doprawdy płakać się chce na myśl, że po tylu przygodach tak się ta wyprawa ma zakończyć. Już bym wolał, żeby Smaug dalej leżał na tych przeklętych skarbach, niż żeby się dostały tym nikczemnym potworom i żeby biedny stary Brombur, Balin, Fili i Kili z całą kompanią zginęli tak marnie. Szkoda też Barda, ludzi z nad jeziora i wesołych elfów. Biada mi. Biada. Słyszałem nieraz pieśni o bitwach i wyobrażałem sobie, słuchając ich, że klęska może być pełna chwały. A teraz widzę, że to rzecz straszna, by nie rzec rozpaczliwa.